Cześć kochani, skoro było o spirulinie, o okrzemkach, to teraz będzie troszkę o nitkach, zielonych glonach. No, jak wiemy, krewetki Sulawesi są bardzo wybredne, więc zielony glon w formie takich glutów akurat jest bardzo łatwo, tak jak to nazywam, glon spaghetti, jest bardzo dobrym glonem, uzupełnieniem ich diety. Myślę, że warto podawać. Kiedyś uważałem, że krewetki Sulawesi nie jedzą zielonych glonów, ale może to wynikało z tego, że miałem spirogyrę, która była bardzo twarda, glon taki nitkowaty i krewetki omijały go. Teraz zauważyłem, że bardzo chętnie pałaszują. Może to wynikać też z faktu, że w akwarium skończył się biofilm, więc trzeba dokarmić nasze kreweteczki. Proszę, jak dziubie spinaczka. No, tak troszkę pod kątem, ale jak widać, jest to dobry pokarm, bo z tyłu już produkcja uruchomiona. To znaczy, że krewetka korzysta całkowicie z tego glonu. To jest glon bezpieczny, ja sobie go przynoszę z zoologicznego, bo tam pracuję. Z pokryw krewetkarii. No najbezpieczniej, tak? Nie będę brał pokryw od ryb, ponieważ ryby czasem dostają lekarstwa. No i nie chciałbym dać spinatom takim takiego glona. O, tu spinatka. Nie do końca idealnie zdrowa. No one często chorują. Francoki niedobre. Ale tutaj już mamy ładniejsze. Zdrowsze. No ale ja nie wywalam już, że tak powiem, tych schorowanych. One jak padną, to zostaną zjedzone po prostu przez wszystko, co tu chodzi, pływa i skacze i jest w tym akwarium. Okej. Tak dla jasności nagrałem filmik, czym można jeszcze karmić krewetki Sulawesi. Na pewno glonami nitkowatymi, ale nie wszystkimi. Nie wiem, jak ten glon spaghetti się nazywa. On rośnie prawdopodobnie przy dojrzewaniu akwarium na podłożu aktywnym i krewetki go pałaszują. Ja akurat ten glon zabrałem z zoologicznego krystalą. No. Miały go za dużo, więc nie się dzielą z krewetkami Sulawesi. Ale pałaszują, no. Okej, jeżeli Wam się filmik podobał, to łapa w górę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.